Witam. W ostatnich dniach mieliśmy dwie ofensywy: rosyjską koło Siewierodoniecka i ukraińską w obwodzie chersońskim. Część mieszkalna Siewierodoniecka jest już zajęta i potwierdzają to nawet sami Ukraińcy. Wojsko obrońcy zabarykadowało się w kompleksie przemysłowym Azot. Miasto zajęły jednostki specnazu i Czeczeni z Rosji Gwardii, tak zwani kadyrowcy. Według samego Kadyrowa miasto zostało zdobyte już 3 dni temu, no ale to jest Kadyrow, on wiele rzeczy mówi. Walki toczą się też w pobliskich miejscowościach Borivskie, Metolkine i Woronowa. Mosty prowadzące z Siewierodoniecka do Lisyczańska zostały wysadzone, zatem do drugiego z miast Rosjanie będą musieli iść naokoło, choć z drugiej strony załoga Azotu dzieli teraz los załogi Azowstalu. Na północnym wschodzie walki w okolicach Świętogórska, miasteczko małe, ale klasztor tam się znajdujący jest jednym z ważniejszych miejsc dla rosyjskiego kościoła prawosławnego. O randze mniej więcej takiej jak u nas Jasna Góra. Zajęcie tego w miarę nienaruszonego to będzie duże zwycięstwo propagandowe. Wreszcie Donbasu w zasadzie bez zmian. W obwodzie zaporowskim niewielkie walki w okolicach Maryniwki. Sonie, Ukraińcy ruszyli kilka dni temu z ofensywą. Ruszyli, czas przeszły, tak jak i ofensywa. Co się stało, nie wiadomo, ale wojsk ukraińskich już tam nie ma. Armie wróciły na poprzednie pozycje, choć Ukraińcy podobno próbują ponowić atak. W tym samym czasie również ukraińscy komandosi przeprowadzili mały desant z Oczakowa na pobliski półwysep z podobnym skutkiem. Tamtejszy teren jest płaski, dopóki nie dotrze do nich broń przeciwlotnicza w dużej ilości, to kariery tam nie zrobią. W obwodzie sumskim mamy natomiast potyczki na granicy. Rosja wycofała się stamtąd na początku kwietnia i wydawałoby się, że dała sobie tutaj spokój. Jednakże od jakichś 2 tygodni mamy tutaj incydenty. Ostrzał z moździerza tu, rakieta tam, zabłąkany patrol. Podobno gromadzą też tutaj w okolicy wojsko. Opcje są dwie. Albo rzeczywiście otwierają drugi front. Pytanie, czy mają czym. Jeśli mają, no to teraz na pewno w błocie nie ugrzęzną. Albo blefują, by odciągnąć posiłki od Donbasu. To wszystko wrzucam na kanał Newsy z krótkim komentarzem. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie subskrypcję, łapkę, a jeśli macie jakieś sugestie, komentarze są Wasze. Dziękuję.